drodze do Nakupędy. Kolejny dzień rano, a tutaj możecie zobaczyć to, co wczoraj pokazywałem, czyli wesele. Chyba coś już się tam dzieje, a przynajmniej słychać muzykę, przygotowania. No, ja lecę, tak jak mówiłem, do Nakupędy. Tutaj mamy niedaleko salon CK, ten główny tutaj plac. Spotkałem teraz po drodze jeszcze Polaka. Chwilę porozmawialiśmy, oni tutaj są też w Kampocie i ogólnie w Kambodży przez parę tygodni, żeby zapoznać się z krajem, bo też myślą tutaj o przeprowadzce. No, także w Kampocie coraz więcej Polaków, a ja się zabieram w drogę do Nakupędy i do pracy. W drodze do Nakupędy jeszcze przyjechałem zatankować skuter. Paliwo około kosztuje obecnie 4 zł, także dużo taniej niż w Polsce. A tu jeszcze możecie zobaczyć masę drewnianych właśnie mebli. To jest bardzo drogie drzewo. Z tego co wiem, takie łóżko, Michał ostatnio mówił, może nawet kosztować parę tysięcy dolarów. Są jakieś łóżka. Ale już takie mebelki podejrzewam, że no, chyba jeszcze droższe imprezy. Mają tutaj bardzo tego dużo. Także taka stacja. O, nie widzę, że tutaj od razu to produkują. To też ciekawe. No, zaraz wam pokażę aktualizację, jeśli chodzi o halę, którą wam wcześniej pokazywałem. A mianowicie, o, wygląda tak. Praktycznie, jeśli chodzi o chyba cały projekt, to jest chyba gotowy, bo widzę, że już w środku też wylane podłogi. O, dosyć szybko się uwinęli. Ta hala jest też naprawdę spora. Nakupenda, prezes Bezos. Znowu jem. A w tle różowe kwiaty. A takie coś posadziłem też teraz przed salonem, ale jeszcze daleko do kwiatów. Nie? Daleko, no musi się ukorzenić. No dobra, idę zobaczyć, co jest na stole. Bo na stole są grzyby. A dokładnie boczniaki z głębokiego oleju. O, proszę bardzo. I powiem wam, że bardzo dobre. Ale Michał jeszcze sałatkę robi. Nakupenda. Już po pracy. Robiłem dzisiaj bok hali od smarteko. Tam równałem. Prace ziemne, można powiedzieć. Czyli niezbyt przyjemne, ale powiem wam, że czasami trzeba. Jesteśmy nad jeziorkiem. Tam, jak możecie zobaczyć, hello, dziewczyny do mnie machają, a tam delikatnie przy kąpieli robiłem pranie na jutro. Rękawiczki, buty. Ale co wam chciałem pokazać, to po kąpieli jakieś 5 minut temu zrobiłem sobie ciasto z bartkowego chleba i poszedłem sobie porzucać, a teraz akurat wracam, bo byłem po telefon. Jak możecie zobaczyć, może jeszcze nie wędka cała droga, ale zahaczyłem ładną tilapię na ciasto z chleba i postanowiłem iść po ten telefon. No, zaraz zobaczycie. O, no i się spięła, a może i lepiej, ale przynajmniej mogli się zobaczyć, fajna tilapia. Kolejne branie, może teraz postaram się nagrać, bo są dosyć fajne, delikatnie spławik zatapia się, a później już znika pod wodą, takie kulki z chleba.
Nie wiem, co jedzą tilapie, ale chleb Bartka im bardzo smakuje. Wędka oczywiście bambusowa, wykonana święta, co pokazywałem wam na filmie zresztą. A teraz czekamy na branie, zobaczymy, czy uda się nagrać. Tak poza tym ostatnio tutaj, nie wiem czy mówiłem w poprzednim filmie, ale wrzucaliśmy z Bartkiem jakąś fasolę gotowaną i kukurydzę gotowaną. Także podkarmiamy. Zawsze jak jestem coś tutaj też im wrzucam chleba, o jest branie. O! Fajnie widać. Ale na razie spławik jeszcze nie zatonął. Idzie. Ale niestety pusto. Także dużo zacięć niepustych. Ja nie będę wam tutaj pokazywał. O, akurat branie. I pusto znowu. No nie będę wam tutaj pokazywał moich nieudanych zacięć. Jak coś złapię, to może jeszcze nagram. A tak poza tym to zawsze jak jestem w Nakubędzie, to na wieczór te pół godzinki przed zmrokiem staram się połapać. Te małe ryby naprawdę ich jest sporo. Jak rzucą kawałek chleba, to setki po prostu, jak nie tysiące. No myślę, że trzeba je dokarmiać, a będzie tutaj ta Nakupenda Lake będzie ciekawym miejscem. Jeszcze trochę widno, zakończyłem moją dzisiejszą imprezę wędkarską. Zajdę do Bartka, bo tutaj cały dzień leży. Jak cały dzień leży, a kto ten beton tam ogarnął, co? Nie, tak właśnie wam zapomniałem pokazać, ale pokażę wam może jutro. A teraz przykryją akurat folią, żeby nie... Lali dzisiaj betonik, już z Bartkiem. Market Meetings 321. Ktoś tam widzi, pokazuje coś, live? I cały tłum leci. Tak. Ktoś nie no jak tego. Będzie rósł? Dopiero zaczął. Nie, akurat mamy ten... taką część szkolenia fajnego, wiesz? Na temat? Na temat ogarnięcia krypto. Kiedy kupić, kiedy sprzedać. Aha. Najlepiej na górce kupić, a sprzedać na dołku. No to jest nasza zasada, tak? Tak. Wszystko, co bazuje na price action. Tak się traci pieniądze. Ale jest też dobrze, bo nie ma tak źle, zobacz. Daje ogromną przewagę nad każdym. Jest kawa. Na jakimś innym. Czyli tak duża kawa? Ktoś duża. Na, nie wiem, rośnie. Na filmach kogoś tam. A kawa rośnie. Kawa rośnie. Albo na, nie wiem, no to tak. Jakiś tam w tym wypadku. Szan już. Mega duży. Te krzaki w tym betonowym krągu. To jest chrzan. Coś niebywałego naprawdę. Pięknie wygląda. Mega zielony. No zaraz będzie ciemno. No. Piwko? Zimno. Cima. Cima. Willa Bartka. O. No, nic nie widać, musisz lampę włączyć. Nic nie widać. O, teraz widać nastaw z czego? To nie, to cukrówka, to co mieliśmy resztę, wiesz? Mhm. No to będzie taki odpad, odpad na tamarędówkę. Z wszystkiego, co zostało. Mhm. No pachnie fajnie. Bananowo. Dobre proszę. I koniec świata. Koniec świata. Dobrze, nie koniec świata. Nakupenda po 8. Michał pojechał dzisiaj tutaj z ekipą z Nakupendy swoją do Kampotu. Tam jakieś zakupy zrobić do banku. A my zostaliśmy tutaj z Bartkiem. Będziemy dalej tam pracować przy Smarteko. Bartek też dzisiaj będzie czyścił sprzęt do pędzenia. I zacznie pędzić to, co tam ostatnio sobie przygotował. A tam jest tego cała beczka, także na pewno będzie miał co robić. No i na pewno będzie testował gar, który jakiś czas temu przyjechał. Ale to pokażę wam. Tu jeszcze chciałem wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Bo tutaj zauważyłem, że czerwone mrówki przynoszą takiego dużego owada. Muszę im przyznać, że
jak na takie mrówki. To idzie małe, to idzie im to całkiem nieźle. Także ja wróciłem do pracy, jeszcze wam pokażę, na czym ostatnio tutaj pracowaliśmy też. Czyli tutaj ta wylewka, no to są głównie pod spodem kamienie. Później na to poszedł beton. A tutaj teraz się od wczoraj w sumie bawię. Tutaj nam te spychacze podsypały tą górkę pod halę. No i co? No i są tam kamienie, jest trochę ziemi. Na górę poszły już tylko kamienie. Całą górkę tutaj wczoraj sprzątnęliśmy. No a teraz to polałem wodą. I właśnie używając oto takiej stopy słonia, jak się wczoraj dowiedziałem, staram się ubijać w taki sposób. Ja się nie znam, szczerze powiedziawszy, tak na budowlance. No, ale tutaj mam Michała, mam Bartka. Oni troszkę mają chyba więcej pojęcia. Ostatnio też skończyliśmy zabezpieczać tył. Tak to wygląda w tej chwili. Tutaj beton to jest aż gdzieś dotąd, ale... O, cały tutaj ten bok. Tutaj pod tą ziemią też jest beton, ja tylko troszkę go przysypałem. Tak mniej więcej to wygląda z tyłu. No i jest do połowy wszystko zalane betonem. A tam już będzie to wypełnione też, druga połowa kamieniem. I też na to pójdzie beton. No tak jak widzicie, mamy taki spadek. A woda często właśnie pada pod takim kątem, uderza w tą ścianę. Masa wody tutaj spływa, dlatego postanowiliśmy to zabezpieczyć. No, robione troszkę na oko, jak widzicie, nie jest to równo po łuku, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Wczoraj naprawdę dużo łopat, dużo taczek zrobiłem z tymi kamieniami, to jeszcze po tą górkę. Bartek się przygotowuje do pędzenia. Wiem, że tam mówił, że będzie mył octem miedziane elementy osprzętu. No a ja to już mam zalane wodą. Także muszę to dokończyć. To ubijanie. A poza tym to nam się teraz przed chwilą dosłownie pompa zepsuła, która właśnie działa na ten solar, który tam widzicie. Nie wiem, co się stało, ale nie działa, nie pompuje wody. Dobrze, że mi się udało jeszcze wszystko tutaj to zalać wodą. Ubijanie kamienia zakończone. Myślę, że jeszcze przynajmniej z jeden raz trzeba będzie polać to wodą i jeszcze raz troszkę to podobijać, bo jednak ta ziemia taka, jak widzicie, ta czerwona tutaj, gdzieś tam jest troszkę pod spodem pomiędzy i ona pod wpływem wody, no robi się bardzo taka miękka, ale za to znowu jak już jest wyschnięta, to też jak glina na kamień. Także oczywiście na to jeszcze będziemy lać cement, też takimi mniejszymi kamykami. Ale co do Bartka, zobaczyć, co się u niego dzieje. No a jeśli chodzi o halę i właśnie o tą pracę, którą wykonuję, no to tak szczerze powiedziawszy, to chciałem troszkę pracy fizycznej, troszkę od komputera. No a z drugiej strony też musiałem, bo mimo że jesteśmy w Kambodży, to wcale nie tak łatwo pracowników. Michał pytał razem z Sinią o kogoś, kto mógłby pomóc na, no oczywiście za płace dzienne, jakieś tam dniówki, ale jednak okazuje się, że woleliby tutaj miejscowi coś na stałe. Także jak widzicie, pozostało nam samemu to dokończyć, ale może i lepiej, bo no niestety Khmerzy ostatnio nas zawodzą lub zawiedli w kilku sprawach. Ale wam powiem, jeśli chodzi o samą halę, tak się dowiedziałem ostatnio, dopiero teraz Michał powiedział, w momencie kiedy skończyła się budowa, ze wsi zaczęli przyjeżdżać ludzie, a chyba tak dokładnie kobiety miejscowe, i dopytywały o możliwość pracy. Także jest potencjał.
No jak rozmawialiśmy, prawdopodobnie wynika to z tego, że kobiety tutaj miejscowe chciałyby pracować właśnie w cieniu, może w jakimś czystym miejscu, a niekoniecznie na farmie, w słońcu. No i w sumie im się nie dziwię. No, dla mnie to jest ciekawa informacja. I myślę, że już niedługo jakichś pierwszych pracowników będziemy przyjmować. Jak na razie mówiłem, cały czas badamy kilka tematów. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie robić zbyt gwałtownych ruchów, żeby się gdzieś nie blokować. Oczywiście wszystkie plany też można dalej realizować. Także to jest też część naszego projektu. Ja jeszcze coś fajnego ostatnio znalazłem i no, Bartek na pewno będzie mi potrzebny w realizacji tego i już szukamy materiałów. A co? No to pokażę Wam, jak będziemy już to robić lub zrobimy. A jest to coś fajnego i myślę, że w łatwy sposób można zrobić produkt nawet za kilkaset dolarów. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Idę na skuter. Powiem Wam szczerze, że jak mnie ludzie widzą teraz, nawet CK mówi, że wyglądam jak spalona kiełbaska. Kilka dni pracy na farmie, kilka dni na budowie zrobiły swoje. Jest cały czas słońce. Jak się pytałem Sini, kiedy teraz będzie padać, to powiedziała, że maj, czerwiec. Także my jeszcze mamy sporo czasu do deszczu. No i mi się wydaje, że uda nam się akurat te fundamenty tutaj, może nie tyle fundamenty, ale tu wokół hali poogarniać, tak żeby było wszystko na porę deszczową zabezpieczone. Bartek, widzę, już tutaj pomył te wszystkie swoje miedziane elementy z aparatury. No a tutaj jeszcze, co Wam chciałem pokazać, no to będzie pierwszy raz używane tutaj coś przypominające beczkę, ale jak widzicie, jest to bardziej skomplikowane niż się wydaje. Jest tutaj troszkę aparatury. Ostatnio mieliśmy problem. Z moim znajomym się kontaktowaliśmy, który akurat serwisuje aparaturę w laboratoriach w Polsce. Także pozdrawiam Cię, Patryk, jak oglądasz. Dzięki za pomoc. Także tutaj jest grzałka i potrzebowaliśmy pomocy, jak ją podpiąć, bo tam aż było 6 wyjść. No nieważne, zresztą no, było tego sporo. Tu jak widzicie, mamy na górze jakiś potencjometr. Tam mamy też power regulation. A tu chyba jest do mieszania. To coś z boku. Bartek, to widzę, wszystko już powodłączał. Także będą dzisiaj testy. A jak nie dzisiaj, to jutro na pewno. Sprzęt wygląda coraz bardziej profesjonalnie. Bartek na górze w toalecie jeszcze. A tutaj będę Was męczył. Ale to kto ma wiedzieć, ten wie. I zobaczymy. To tutaj były zasypywane jakieś, no takie może nie śmieci, bo raczej drzewo, papier. I teraz jest właśnie stworzone tak zwane kółko bananowe. I jak się, jak mi Michał powiedział, banany bardzo lubią właśnie jakieś mydliny, jakieś właśnie taką wodę z kuchni. U Michała to się sprawdza, bardzo fajnie tam banany właśnie rosną. No i u Bartka też ostatnio był taki pomysł. Tata tutaj i jeden z pracowników razem sadzili banany, w sumie drzewa bananowca. I jak widać, i takie duże, i te mniejsze, jak widać, to się wszystko szybko przyjmuje. Tak, panie Bartku? Tu widzę nastawy Bartka. To jest mały taki kącik
z eksperymentów. Ta wylewka zresztą po to miała służyć, że tu miał być i wędzarnik, i ewentualnie miejsce do pędzenia. Też dlatego taki daszek mały. No a tak to dalej co? Banany, kokosy też tutaj. No i to co wam pokazywałem już niejednokrotnie, czyli chrzan, o coś tam w krzakach drepczy. Chrzan, który wygląda naprawdę, w mojej opinii, bardzo zdrowy, bardzo zielony. No i rośnie jak głupi. A co to, panie Bartku? Ogóreczki. I już jak sobie powiedziałeś mi tu przed chwilą, nawet z chrzanem, z liśćmi. Z liśćmi na razie, no. A to co to jest tutaj? Muchy mi teraz leciały. Ale czosnek. No z muchami. No ja wczoraj... Nie, na zewnątrz. Ja wczoraj mnie ten, u Michała, prawie zjadłem. Widziałeś co? Na bąszcza. Miałem co... No nie wiem, czy to sos był, w każdym razie do ryżu miałem tam jakieś pokłażany, jakieś papryki. No i chrabąszcza. Tak, i chrabąszcza. I to takiego naprawdę, no jak dwa paznokcie od kciuka, także... W ostatnim momencie się pohamowałem, ale wyglądał apetycznie w tym sosie. W tym sosie od Michała. Mógłbym nie poczuć. Bartek robi testy sprzętu. Mamy takie mieszadło. A i tu jeszcze masz potencjometr. To jest max? Mhm, to wystarczy. Tu jest bez sensu zrobiona ta puszka, nie wiem co to, dlaczego i po co. Aparatura już jest złożona, ale już jest za późno, jak stwierdził Bartek, będzie pędził jutro, nie dzisiaj. Jutro z ranka, dokładnie. Ale co ciekawe, powiedz Bartku, co tutaj znalazłeś? Co znalazłem? No szukałem takich jeszcze odpadków i wszystkiego, co tam jeszcze, jakieś pozostałości z innych razów było, żeby dodać. I odkryłem resztkę śliwowicy z Polski, którą robiłem, i to jest taka ortodoksyjna śliwowica bez cukru. Także same śliwki, no... Ciekaw jestem smaku w tym cieple, jak ona stała gdzieś na słońcu długo, no widać zresztą po butelce, że no... Butelka wygląda bardzo ciekawie, jak alkohol sprzed kilkudziesięciu lat co najmniej. Dokładnie. Mamy przygotowane. Czekamy na Michała i spróbujemy po troszku, bo to tak no po ćwierć kieliszka będzie. Myślisz, że się nie otrujemy? Nie no, gdzie? Proszę cię. No dobra. Bartek liczy wygrane kapsle. Jak możecie zobaczyć, w Kambodży dosyć często się wygrywa. Kambodża, taka mała, kosztuje 2,5 zł tego, 2,5 tysiąca rieli. Ale z takim kapslem kosztuje tylko 50 groszy, prawda? 50 groszy, no a tak no, można kupić też za 2,200 gdzieś. Mhm. Czasami, tak. Okej. Okay. No ale tak statystycznie można powiedzieć, że na 3 piwa jest jedna puszka. No, dokładnie. Także tutaj będzie skrzynka cała. Akurat nie. No, ja też teraz przegrałem akurat. Ale Michał przyjedzie, a nie, on nie chciał piwka. Czyli teraz będzie skrzynka 24 razy 50 groszy. 12 zł. 12 zł będzie z tymi kapselkami za skrzynkę piwa w takiej Kambodży. Myślę, że to się opłaca. Dokładnie. Przyjechał i Michał. Bartek coś wynalazł. Co to w ogóle jest? Widzę, że to jest. Zobacz, co ja znalazłem. Z piwnicy jakiejś głębokiej. No nie, ze słońca. Co to jest? Śliwka. A śliwka? Skąd ty masz śliwkę? Z Polski jeszcze. Śliwkę z Polski. Tak, resztka jakaś taka została, nawet nie wiem dlaczego. Weź to powąchaj najpierw, czy to na pewno jest śliwka, czy to tylko nie jest, wie, benzyna jakaś. To. No to nawet po ćwiertnie wyjdzie. Się boję tego. Z
specyfikuje, nie wiem. To musisz wypić, to się nie będzie. Nie wiem, skąd to Bartek w ogóle wynalazł, no nie? To będzie jak być może... go znam, nie widziałem tej butelki. To będzie być może nasz ostatni... Też byłem zdziwiony, jak go znam. Ostatni trunek w 2022. Tak. To był zarąbisty rum. A jest styczeń. No jest styczeń. Zarąbisty rum, ona jest z 2017. To może Plantation, tak samo. Ona ma 4 lata, ta whisky. Whisky? Śliwowice. I ile ona ma w altarzu? Tyle co Śliwowice? No ona ma 70, no. 70% w Kambodży w ciepły dzień pod śliwą? Powąchać, to jest śliwka. Diesel. Zdrówko. Diesel. Na raz? I to na zimno czy na dole? Patrz, majster kaszle to. Uj. Uj, jak ciepło. Nawet wchodzi, nie? Tak, ja no bimber. Bimber, ja ci dam bimber, kurde. Przyjechaliśmy z Bartkiem i z Michałem sprawdzić, co się dzieje z pompą, ale prawdopodobnie za niski poziom wody jest. Dobry. Trzeba będzie pompę przesunąć troszkę w dół. Pompa niby chodzi, ale nie wiem, trzeba sprawdzić w internecie, co to jest tam. Morał jest taki jeden, że Smardeko po prostu zabiera za dużo wody. Słabe to jest tylko spekulacja. Albo ja. Albo ty. Niestety musieliśmy wyciągnąć całą pompę. Jak się okazało, gdzieś tam pojawił się muł i prawdopodobnie się zapchała. Spadła na dół. Albo spadła na dół, a to prawda ostatnio trójnik stawialiśmy. Być może spowodowaliśmy, że się obsunęła troszkę w dół. I to przez koszulkę. Ty przestań nagrywać, jeszcze do robot, chodź tu. Pezo spodaje alkohol dzieciom, no, no jak nie można? Nie mamy ramy. Na sercu. Sytuacja była taka, że podjechaliśmy do sklepu i się dziewczyny tak zaoferowały naszym przyjazdem, że jadąc we dwie jeszcze z małym takim chłopcem przewróciły się tu na środku na rowerze, no. Niestety, nie można ale... machać na wszystkie ręce jadąc na rowerze, bo nie można wywrócić. No niestety. Ale jesteśmy u nas w sklepie. Ja już łapówkę dostałem. To o. Milk Frost? O. Okon. Nie chcę tam ten. Chociaż lubię. Chłopaki mi mówią, że jedzie chmerska IKEA. Bodzio meble. Bodzio meble z dostawą do domu od razu. Tak, tak to wygląda mniej więcej w Kambodży. A drugi co ma? Ty, w trzech jedzie. Wszyscy to... materace. No to będziecie mogli być świadkami jak... Czyli to jest różne działy, tak? To jest jak karawana. To... Karawana. Się przetaczają przez tam morze. Elegant. A jeden skręci z drugą mankę. Cały dzień jedziesz traktorem i zliczysz, że ktoś z bramy będzie wołał: ej, ja chcę materac, ja chcę materac. Coś w tym jest. To nie jest jakiś chyba bardzo opłacalny biznes jeszcze pod względem tego paliwa. Ale może jest... lubią jeździć. Wolno. Nie, no taki polski biznes, tak? Nie trzeba wiele. Nie, Mietek! Mietek awantura kręci na rejonie. I bambu. Złam cię. Pokaż. Co tu mamy na kamerze? To jest taki owoc, co się milk fruit nazywa i jak go zdusisz, to się robi taki o. Mhm. Co to? Mhm. No tak to nie jest. Milk fruit. Miam? Ja niestety dzisiaj wracam już do kampotu. Sike nie może beze mnie żyć i spać. Także... już mnie wydzwoniła, że muszę wracać. No niestety, takie życie z kobietami. No, a mamy fajny zachód słońca teraz. Powoli. Jest przed godziną 6, także zaraz będzie ciemno.
powoli mamy zmierzch. A ja tak jak mówiłem, jadę do Kampotu. Jutro zapewne wrócę, bo jeszcze jest troszkę do roboty. Zacząłem tam z tyłu działać, z tyłem hali. No i co? Jutro nowy dzień, nowe zadania. Ja już u CK pod salonem. A jak możecie zobaczyć, masa jaskółek nad centrum. Chociaż też widziałem, jak przyjechałem, w kilku miejscach też ich było bardzo dużo. Czyżby miał padać deszcz, że tak nisko latają. Jak możecie zauważyć, jest ich masa.